wszystko, co nas łączy. Rozmowa dnia. Dzień dobry, w studiu Radia Wilno, Paweł Kobak. Za kilka dni do szkół w Wilnie przyjdzie prawie 70 tysięcy uczniów. W jakim stanie uczniowie i ich rodzice spotkają oświatę stołeczną? Nie tylko gmachy i budynki szkolne, ale też system oświaty. O tym w audycji Rozmowa Dnia mówimy z wicemer Wilna z ramienia partii Akcja Wyborcza Polaków na Litwie Związek Chrześcijańskich Rodzin, byłą zastępcą ministra oświaty i nauki Republiki Litewskiej, również z ramienia AWPLZHR, panią Edytę Tamoszunaitę. Dzień dobry panie. Dzień dobry. 40 szkół na Litwie przetestuje model szkoły calodniowej. Projekt jest wyzwaniem dla placówek edukacyjnych, które biorą w nim udział. Zgodnie z modelem szkoły calodobowej uczniowie przebywaliby w szkole do godziny 17, a w wyjątkowych przypadkach nawet do godziny 19. To znaczy w Wilnie nawet ten projekt startował pierwszy i wpadliśmy, by pomóc rodzinom, rodzicom, by ich dzieci były w bezpiecznym otoczeniu już tamtej jesieni i właśnie tą jesienią realizujemy. Każda szkoła, która ma klasy początkowe, czyli pierwsze, czwarte, będzie kształciła swoje dzieci w szkole calodniowej, czyli dzieci będą mogły przebywać w szkole do godziny 18 i na ten cel kierujemy 524 etaty pedagogów, co kosztuje dla miasta około 600 tysięcy euro każdomiesięcznie. Więc to jest naprawdę duża suma i naprawdę kosztowna suma, ale rozumiemy, Rada Miasta rozumie, jak jest ważne wsparcie dla rodziców, dla młodych rodziców, które swoje pociechy wypuskają do pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej klasy i nie mogą po prostu zabrać ze szkoły, odebrać swoje dzieciaki o godzinie 12, pierwszej lub drugiej, więc dzieci będą mogły kształcić się, będą mogły odrobić lekcje, mieć czas wolny, mieć zabawy na placu sportowym, także kształcić się w sztuce i razem z kolegami spędzać w otoczeniu, bezpiecznym otoczeniu swój czas, zanim odbiorą je rodzice. Renowacja i remonty placówek oświatowych w Wilnie. Jak wyglądają? No też w tym roku naprawdę dużo uwagi temu kierujemy. 42 placówki oświatowe, gdzie są realizowane inwestycyjne, duże projekty, których koszta są do 1 milion euro. To na przykład, jeżeli mówimy tutaj w kontekście o polskich szkołach, to dużej renowacji się spodziewa gimnazjum Władysława Syrokomli w Wilnie, także gimnazjum Jana Pawła II, szkoła przedszkole Źródełko, szkole przedszkole Zielone Wzgórze. Właśnie te dwie szkoły przedszkole, to będzie ocieplany cały budynek, już prace zaczęte są w Źródełku, natomiast Zielone Wzgórze czeka na zakończenie przetargów. W gimnazjum Jana Pawła II i w Syrokomli są prowadzone niektóre wewnętrzne prace w budynku, w gmachu szkoły, ale także teraz jest projektowanie, renowacja dachu, ocieplenie zewnętrznego i całej szkoły wyposażenie i odnowienie. Więc naprawdę duże projekty i takie jak wspomniałam, są w mieście realizowane 42 projekty, czyli w szkołach litewskich, rosyjskich i także w szkołach polskich. Natomiast także szkoły i przedszkole doczekały się finansowania takiego mniejszego na te takie bytowe sprawy, to czyli są odnawiane place zabaw, odnawiane dojazdy do szkół, do przedszkół, chodniki, także dzisiaj dużo uwagi bardzo kierujemy na wyżywienie uczniów i przedszkolaków w szkołach i przedszkolach, więc są odnawiane kuchnie, wyposażenie, prace w budynkach wewnątrz też są prowadzone, więc w tym biorą udział prawie 180 placówek, czyli wszystkiego mamy
138 szkół przedszkól i 120 szkół ogólnokształcących. Widzimy, że procent naprawdę, gdzie są skierowane finansowanie na remonty, jest bardzo duży i placówki naprawdę w tym roku, administracja szkół nie mieli kiedy odpoczywać, po prostu realizowali te inwestycyjne projekty i nadal też będą realizować. Wiadomo, że te prace za jeden miesiąc nie uda się zrobić, więc jeszcze jesienią będą kontynuowane, zanim nie wykończymy. Na Antokoliu powstanie nowa polsko-rosyjska szkoła początkowa. Taką decyzję podjęła 13 czerwca tego roku na posiedzeniu Rada Miasta Wilna. Tak, w tym roku w tej właśnie szkole na Antokolu, to jest szkoła początkowa, ale która zacznie nauczać uczniów od przyszłego roku, czyli 19-20 roku szkolnego, i ten rok mamy do przygotowania, ponieważ to była szkoła specjalna dla szkoły ogólnokształcącej, są inne potrzebne warunki, więc dzisiaj trwa projektowanie budynku, będzie mansarda jeszcze budowana na tym budynku, więc żeby pomieściłyby się klasy pierwsze, czwarte i także byłyby grupy doszkolne, byłaby sala sportowa, jadalnia, więc teraz jest projektowanie tego budynku i mam nadzieję, nawet jestem pewna, że startuje ta szkoła w 19-20 roku szkolnym. Ale jeszcze chciałabym też zaznaczyć, że także są nowe grupy, powstają i przedszkolne, więc powstała nowa dodatkowa grupa w Nowej Wilejce, to w przedszkolu Szkole Zielonym Wzgórzu. W Kolonii Wileńskiej powstały dwie doszkolne grupy, które tuż od 1 września startują i zapraszam wszystkich rodziców, które mają swoje pociechy od 4 do 6 lat i kształcić już w szkole Kolonii Wileńskiej. Tak, malowniczy krajobraz tam ma szkoła. Tak, tak i bardzo naprawdę pięknie, świeżutko odremontowane grupy i zabawki już czekają na dzieci, więc także powstaje nowa grupa w dzielnicy, której kiedyś była Grupa Polska, natomiast później w tych czasach dla nas Polaków niedobrych, kiedy byli przy władzy konserwatyści, to była zamknięta grupa w dzielnicy w Boltupiej, to czyli w przedszkolu Gintarelis, grupa maluszków, to od 1,5 roku do 3, to więc też rodzice mają bliżej domu, więc naprawdę te prace są robione i staramy się, by rodzice mieli jak najbliżej placówkę oświatową swego domu, żeby mogli by kształcić w języku ojczystym, żeby te nasze szkoły, przedszkole byłyby odremontowane, pięknie wyposażone i od czego zaczęliśmy, żeby ta calodniowa szkoła, kiedy rodzice będą mogli swoje dzieci zostawić do godziny 18, też byłaby dobrze realizowana. Wileńscy uczniowie klas początkowych będą mogli bezpłatnie uczęszczać do grup pozalekcyjnych. Odpowiednie postanowienie znów przyjęła wasza rada. Od września samorząd miasta Wilna sfinansuje grupę pozalekcyjną dla uczniów klas początkowych we wszystkich stołecznych szkołach. Rodzice o swojej decyzji oddania dziecka do takich grup będą musieli poinformować administrację szkoły na początku września. Tak, ale każdy rodzic, znaczy potrzeby każdego dnia mogą się zmieniać. Jeden dzień dziecko może być do 16, drugi dzień może być do 17, bo wiadomo, że już te starsze dzieci, które chodzą do trzeciej, czwartej klasy, to często rodzice odbierają i wiozą do szkół muzycznych, do szkół sportowych lub na inne zajęcie nieformalnego nauczania, więc i tutaj potrzeby rodziny i dziecka mogą się zmieniać, tylko po prostu, że do tej 18 to zawsze jest nauczyciel, zawsze jest działająca świetlica, czy sala sportowa, czy znaczy klasy edukacyjne, gdzie dziecko bezpiecznie jest i jest nauczyciel. No i jeszcze jedna przyjemna nowina. Rada Miasta Wilna przyznała dla gimnazjum imienia Adama Mickiewicza status tak zwanego drugiego gimnazjum, gdzie będą kompletowane klasy od pierwszych do maturalnych. Gimnazjum zabiegało o to od kilku lat. Mało tego, gimnazjum imienia Adama Mickiewicza w Wilnie zostało liceum. Odpowiednią decyzję w tej sprawie przyjęli radni samorządu miasta Wilna. Odtąd gimnazjum imienia Adama Mickiewicza będzie się nazywało Liceum imienia Adama Mickiewicza w Wilnie. Jak podkreślono podczas przedstawiania projektu na posiedzeniu Stołecznej Rady, status szkoły się nie zmienia, ulega zmianie tylko nazwa. Nowa nazwa ma wskazywać na wyjątkowość tej placówki edukacyjnej. Proszę.
Tak, to jest jedna z najstarszych placówek edukacyjnych i właśnie nosi miano liceum i już tegoroczni absolwenci gimnazjum Adama Mickiewicza lub liceum Adama Mickiewicza już otrzymali pierwsze świadectwa i właśnie już mają te świadectwa i poszli na wyższe studia. Naprawdę tutaj chyba ta wyjątkowość jest bardzo ważna dla nas Polaków mieszkających w Wilnie i na Litwie, że pierwsza polska placówka, która została liceum, naprawdę jest dla nas bardzo ważna. Ale jeszcze chcę powiedzieć przy tym temacie, skoro jesteśmy, że jak pan redaktor zaznaczył, że jest liceum Adama Mickiewicza, może komplektować od pierwszej do 12 klasy, czy do czwartej licealnej klasy i mogą powstać początkowe klasy, więc myślę, że w przyszłym roku też placówka do tego odpowiednio przez ten rok przygotuje się i skomplektują na następny rok pierwszą klasę, ale jeszcze mamy też, z czego możemy się cieszyć, że dla szkoły Konarskiego też była przyjęta decyzja, że ma się szkoła przekształcić w drugie gimnazjum. Już mamy pozwolenie na trzecią klasę gimnazjalną. Już dzieci szkoły Konarskiego uczą się od 1 września, będą dalej kontynuować w szkole Szymona Konarskiego w trzeciej klasie gimnazjalnej. To na pewno wszystkie aspekty prawne będą dopięte i w tym roku przekształcimy Konarskiego szkołę w drugie gimnazjum. Także takie same pozwolenie otrzymało i szkoła litewska w Fabijoniszkach i szkoła rosyjska Aleksandra Puszkina. Więc jak widzimy, że w tej dziedzinie na niwie oświaty i w tym kierunku i kiedy jesteśmy w koalicji rządzącej, przez ten rok naprawdę dało się bardzo wiele zrobić w kierunku i w polepszeniu stanu oświaty dla szkół wszystkich, dla szkół litewskich, dla szkół polskich i dla szkół rosyjskich, ponieważ są i budowane przedszkole, i są remontowane szkoły i przedszkola. Są duże projekty inwestycyjne, to jest i budowanie szkół, jak szkoła w Zameczku, zaczęte też projektowanie. Także jest zaczęte projektowanie sali sportowej, dużej sali pełnowymiarowej przy gimnazjum Joachima Lelewela, więc naprawdę dużo środków finansowych jest skierowane na dziedzinę oświaty, jak na infrastrukturę, tak i na polepszenie jakości nauczania. Dużo zrobiliście wy, radni AWPL-ZHR. Gratulujemy i dziękujemy, ale zostało wam jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Najważniejsze, obronić polskie dzieci przed ujednoliconym egzaminem maturalnym z języka litewskiego, na którym Polacy są z góry skazani na gorsze od Litwinów oceny. Poddawać się, gdy dzieje się krzywda dla naszych dzieci, my nie mamy prawa. Naprawdę tak, już od samego początku, kiedy była ta taka niesprawiedliwa ustawa przyjęta o oświacie w 11 roku i od 13 roku, nasze maturzyści składają taki sam ujednolicony egzamin, a uczą się naprawdę mniej tego języka litewskiego, albo uczą się jego więcej, ale kosztem innych przedmiotów, matematyki, chemii czy biologii, a często nasi uczniowie chcą wstąpić na studia medyczne, czy na studia nauk ścisłych i więc tutaj im naprawdę ten litewski język no nie zawsze dopomaga, więc o to staramy się i nasi posłowie z ramienia WPL-ZHR w Sejmie apelują i do pani minister i wiadomo, no kropla po kropli drąży skalę. Myślę, że od tej takiej niesprawiedliwej ustawy przyjdzie czas i uchylimy się. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. Dziękuję bardzo. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji Rozmowa Dnia gościliśmy wicemer Wilna z ramienia partii Akcja Wyborcza Polaków na Litwie Związek Chrześcijańskich Rodzin, byłą zastępcę ministra oświaty i nauki Republiki Litewskiej, również z ramienia AWPL-ZHR, panią Edytę Tamaszunajty. Do usłyszenia. Rozmowa Dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.